Franc kawka proces. W mieszkaniu Józefa K zjawiają się w dniu jego 30 urodzin dwaj mężczyźni. Zjadają mu śniadanie i zachowują się pewni i arogancko. Każą Józefowi się odświętnie ubrać i oświadczają, że został aresztowany i wdrożono przeciw niemu postępowanie. Józefka, jestem bardzo zaskoczony sądzi, że zaistniała pomyłka, a kiedy prosi o wyjaśnienia, mężczyźni mówią, że są strażnikami, nie legitymują się i nie tłumaczą swojego aroganckiego zachowania. Każą przejść mu do sąsiedniego pokoju, gdzie odbędzie się wstępne przesłuchanie. Bohater ciągle próbuje dowiedzieć się, o co jest oskarżony, ale przesłuchującego nadzorca nie potrafi na to odpowiedzieć. Proponuje mu, by za bardzo się nie dopytywał i nie dyskutował. Informuje go również, że mimo aresztowania może nadal pracować. Józefka chce powiadomić znajomego prokuratora i poprosić go o pomoc, ale rezygnuje po krótkiej dyskusji z nadzorcą. Po tej rozmowie bohater udaje się do pracy. Po powrocie spotyka się ze swoją sąsiadką, panną Bürstner, opowiada jej o porannym zamieszaniu i prosi o pomoc. Wieczorem nie może zebrać myśli i zastanawia się nad tym, co się wydarzyło. Niedługo potem zostaje telefonicznie powiadomiony o kolejnym przesłuchaniu. Poinformowano go również, że takie spotkania i posiedzenia sądu mogą odbywać się o każdej porze dnia i nocy. Ale Józefka ma się tym zupełnie nie przejmować i funkcjonować normalnie. Kiedy przyjdzie czas, sąd go powiadomi o rozprawie. Józef spędza dzień jak zwykle na pracy w banku. Po powrocie do pensjonatu wyczekuje powrotu, wyczekuje powrotu panny Bürsner, aby z nią porozmawiać. Podczas rozmowy bohater prosi sąsiadkę, aby była jego doradcą, na co kobieta chętnie przystaje. Następnego dnia bohater udaje się na przesłuchanie, ale nie może odnaleźć pokoju przesłuchań. Zjawia się w budynku o wybranej przez siebie godzinie dziewiątej, ponieważ nie ma ustalonej pory przybycia. Jednak kiedy K odnajduje w końcu salę, sędzia udziela mu nagany za spóźnienie. Józef w trakcie przesłuchania próbuje się bronić, i uporczywie prosi o wyjaśnienie całej tej sytuacji. Uważa, że został bezpodstawnie aresztowany i twierdzi, że został ofiarą tajemniczej organizacji, na której usługach pracują przekupieni funkcjonariusze i pracownicy sądu. Jest wzburzony, widzi w tym aferę korupcyjną i koszmarną pomyłkę systemu biurokracji. Przemówienie bohatera przerywa krzyk młodej kobiety molestowanej przez jakiegoś mężczyznę w końcu sali. Bohater zauważa też, że ludzie zgromadzeni na posiedzeniu są do siebie bardzo podobni. Mają długie brody i tajemnicze odznaki na kołnierzykach. Dochodzi do jednego wniosku: wszyscy uczestnicy posiedzenia są urzędnikami sądu. Czuje się tym faktem osaczony i postanawia opuścić salę. Kiedy wychodzi, śle sędzia śledczy informuje go, że ze swoją przemową bezpowrotnie stracił to, co mogło dać mu pierwsze przesłuchanie. Na następne przesłuchanie Józef K. stawia się bez wezwania. Kiedy zjawi się na sali rozpraw, zauważa, że jest to normalny pokój mieszkalny. Spotkana tam praczka pokazuje księgi sędziego. Wtem wchodzi student Bertolt, który wzywa do siebie praczkę, po czym porwają w głąb korytarza. Józef goniąc ich, natrafił na pomieszczenie, w którym siedzieli inni oskarżeni. Byli ubrani na czarno, a w pomieszczeniu było bardzo duszno. Wśród ludzi siedział także mąż praczki. Skarżące się na zdradzającą go żonę. Ciemne i zatęchłe sale coraz bardziej przygnębiają Józefa, K. zaczyna się dusić i tracić przytomność. Mija czas, a bohater coraz bardziej czuje się osaczony, a w spotykanych ludziach widzi samych nieprzyjaciół. Bohater próbuje skontaktować się z panią Bürsner, która nagle zniknęła. Po kilku dniach spostrzega, że pokój jego doradczyni zajęła inna kobieta, panna Montag. Po śniadaniu Józefka zostaje zaproszony do jadalni na rozmowę. Panna Montag przekazuje mu informację w imieniu panny Bürsner, iż nie życzy ona sobie z nim żadnych rozmów. Pewnego wieczoru w banku, miejscu swojej pracy, Józefka jest świadkiem zaskakującej sytuacji. Słyszy dziwne jęki i skomlenia. Po otworzeniu drzwi, widzi znanych sobie strażników z pierwszego przesłuchania, którym karę chłosty wymierza inny funkcjonariusz. Skarżą się, że to wszystko przez Józefa. Bohater ma poczucie winy i próbuje nawet przekupić tak zwanego siepacza wykonawcę chłosty. Kiedy opraca się nie zgadza, poruszony tym Józef chce się za nich poddać chłoście. Jednak jest to niemożliwe. Zawstydzony i zmieszany opuszcza to pomieszczenie. Wraca tam następnego dnia i ku jego zdziwieniu zostaje dokładnie taką samą scenę jak uprzednio. Wieść o aresztowaniu Józefa szybko się rozchodzą. Niespodziewanie zjawia się wuj Karol, zaniepokojony kłopotami kuzyna. Zabiera go do znajomego adwokata, Hulda. Ten chwali się rozległymi znajomościami i chętnie podejmuje się obrony Józefa. Adwokat ostrzega bohatera przed mechanizmem funkcjonowania sądu. Uważa on, że postępowanie sądowe często jest jawne, akta oskarżenia nieudostępniane, zdarzają się nawet kradzieże dokumentów. Informuje też, że podejmując się obroni, musi nawiązać ścisłe osobiste stosunki z wyższymi urzędnikami sądowymi. Nie ukrywa, że sądownictwo jest wielką biurokratyczną machiną i tak właściwie on, jako adwokat, niewiele może zdziałać. To wytłumaczenie Hulda nie zadowala Józefa. Nadal uważa, że nic nie robi w jego sprawie i jest przekonany co do zrezygnowania z jego usług. Gdy nadeszła zima, w sprawie Józefa K nadal nie poczyniono żadnych postępów. Adwokat hult okazał się nieskuteczny, dlatego Józef chce sam zająć się procesem. Był pewien swej niewinności, nie znał jednak dokładnie zasad rządzących sądowniczą biurokracją. Tymczasem w banku na bohatera czekają zniecierpliwieni klienci, ponieważ ten zaczął zaniedbywać obowiązki służbowe. Wśród niezadowolonych klientów jest fabrykant, który wie o procesie. Postanawia mu pomóc i daje mu adres oraz list polecający do malarza Titorelliego. Oskarżony udaje się do nędznego domu malarza. Titorelli przedstawia rozmówcy trzy sposoby na uwolnienie. Prawidłowe, pozorne, gdyby malarz napisał oświadczenie o niewinności K, pod którym ten zebrałby podpisy sędziów, Groziło to jednak wznowieniem aresztowania oraz aresztowanie przewleczone, czyli zatrzymanie procesu we wczesnym stadium, co jednak oznaczało przeciąganie się go w nieskończoność i stały kontakt z sądem. Żadne nie zapobiegłoby skazaniu ani uwolnieniu, dlatego K. nie zdecydował się na żadne rozwiązanie. Malarz wyjaśnił mu także zasady działania sądu i uświadomił, jak bardzo są one absurdalne. Po tej rozmowie Józef udaje się z powrotem do banku. K. ostatecznie decyduje się zwolnić adwokata Hulda. W czasie wizyty w jego mieszkaniu poznaje kupca, Bloka. Ten opowiada o swoim procesie, który ciągnie się już kilka lat, ma pięciu adwokatów, a jego sprawa wydaje się nie mieć końca. Józef popada w coraz większą dezorientację i zgubienie. Czuje się oszołomiony, ponieważ wszyscy, których spotyka, należą do sądu. Pewnego dnia Józef dostaje zlecenie z banku w związku z tym, że zna język włoski, zostaje wyznaczony na przewodnika dla ważnego klienta z Włoch. Umówili się na godzinę dziesiątą w katedrze. Czekającego pod katedrą Róze Józefa spotyka ksiądz. Okazuje się on kapelanem więziennym, który zna sprawę i uważa, że jego proces źle się skończy. Tłumaczenie się bohatera duchownego uznaje jako potwierdzenie winy. Następnie przytacza Józefowi przypowieść o chłopie, który chciał wejść do sądu. Przez całe życie próbował przekonać odźwiernego, by wpuścił go przez drzwi. Umierając, dowiaduje się, że drzwi były przeznaczone tylko dla niego. Przypowieść uświadomiła bohaterowi, że przed przeznaczeniem nie ma ucieczki. Odźwierny wykonywał tylko swoje obowiązki, zaś chłop z własnej, wory, zaś chłop z własnej woli wybrał oczekiwania. Bohater upewnia się tym samym, że świat jest jednym wielkim absurdem, a prawo jest tylko dla wybranych. W przeddzień trzydziestych pierwszych urodzin bohatera w jego mieszkaniu zjawiają się ubrani na czarno dwaj mężczyźni. Zabierają go w długą drogę do kamienia łomów za miastem. Podczas drogi Józef rozmyśla o minionym roku, jaki był cel całego procesu i czym było jego życie. Po dotarciu do kamienia łomów mężczyźni rozbierają ka i przywiązują go do kamienia. Tam wykonują egzekucję. Jeden dusi Józefa, drugi wbija mu nóż w serce. Bohater nie chciał umrzeć. Wiedział jednak, że nie ucieknie przed przeznaczeniem. Ginie wypowiadając w ostatniej chwili słowa, jak pies. Jeżeli ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/ukośnik A nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila.